Tekst manny na 9 września. Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa żywota. Filipensów rozdział drugi, wersety 15 i 16. Komentarz parauzyjny Obowiązkiem każdego dziecka Bożego jest ożywiona aktywność w głoszeniu prawdy, sprawianie, by jego światło świeciło i było czyste. Czystość i świecenie. Co to znaczy? Znaczy to, że musimy zwracać baczną uwagę na słowa żywota, aby posiąść dokładną znajomość prawdy, jak również starannie i wiernie usuwać każdy ślad błędu. Gdy tylko stanie się on dla nas widoczny, czy będzie to błąd w doktrynie, czy w naszym codziennym postępowaniu i rozmowach, tak, by czyste światło boskiej prawdy mogło świecić przy możliwie najmniejszej przeszkodzie za pośrednictwem czystego i przejrzystego charakteru, reprint nr 3243. Komentarz epifaniczny na ile to zależy od nas, starajmy się, by nasze postępowanie nie było godne nagany ani szkodliwe. Podobnie do naszego pana, powinniśmy być nieustannie zaangażowani w czynieniu dobra. Gdyby wówczas coś nam zarzucono, nie będzie to wynikiem czynienia zła z naszej strony, ale złego stanu serca i umysłu oskarżycieli. Jak nasz pan, nawet wśród złych, Powinniśmy świecić jak światła na świecie, starając się błogosławić, a nie szkodzić. Jeżeli w zamian za nasze światło otrzymujemy od dzieci ciemności i nienawiść, miejmy w pamięci podobne doświadczenia naszego Pana, byśmy tak jak on, gdy był odrzucony przez jednych, szukali innych których być może będzie naszym przywilejem błogosławić dobrem doczesnym lub niebiańskim. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej Efezów, rozdział 5, wersety 1 i 2: Bądźcież tedy naśladowcami Bożymi, jako dzieci miłe, a chodźcie w miłości. Jako i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie na ofiarę i na zabicie Bogu ku wdzięcznej wonności. Ewangelia Mateusza rozdział 5 wersety od 45 do 48 Abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebie niebiesiech, bo On to czyni, że słońce Jego wschodzi na złe i na dobre. I deszcz spuszcza na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe, albowiem jeśli miłujecie te, którzy was miłują, jakąż zapłatę macie? A zaż i celnicy tego nie czynią? A jeślibyście tylko braci waszych pozdrawiali, cóż osobliwego czynicie? A zaż i celnicy tak nie czynią? Bądźcież wy tedy doskonałymi, jako i ojciec wasz, który jest w niebiesiech, Doskonały jest. Ewangelia Łukasza, rozdział 6, wersety od 27 do 36. Ale wam powiadam, którzy słuchacie, miłujcie nieprzyjacioły wasze, czyńcie dobrze tym, którzy was mają w nienawiści. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają. Temu, który bycie uderzył w policzek. Nastaw mu i drugiego, a temu, któryćby by brał płaszcz i sukni nie zabraniaj. I każdemu, który by cię prosił, daj a temu, co twoje bierze. Nie upominaj się. I co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy im czyńcie. Albowiem jeżeli miłujecie te, którzy was miłują, jakąż łaskę macie. Albowiem toż i grzesznicy właśnie czynią. A jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, jakąż łaskę macie? Albowiem toż i grzesznicy właśnie czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których się spodziewacie odebrać, jakąż łaskę macie? Albowiem i grzesznicy grzesznikom pożyczają, aby za się tyle odebrali. Owszem, miłujcie nieprzyjacioły wasze i czyńcie im dobrze i pożyczajcie, nic się stąd nie spodziewając, a będzie wielka zapłata wasza i będziecie synami Najwyższego, albowiem on dobrotliwy jest przeciw niewdzięcznym i złym. Przetoż bądźcie miłosierni, jako i ojciec wasz miłosierny jest. Pierwszy Piotra rozdział drugi werset dwunasty. Obcowanie wasze mając poczciwe między poganami, aby zamiast tego, w czym was pomawiają jako złoczyńców, dobrym się uczynkom waszym przypatrując, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. Piąta Mojżeszowa rozdział 32 werset 5, pokazili mu się, jakoby nie byli synami Jego prosnością swoją, naród zły, a przewrotny. Ewangelia Mateusza rozdział 5 wersety 14 i 16 Wy jesteście światłość świata, nie może się miasto ukryć na górze leżące. Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesiech. Efezów rozdział 5 werset 8 Albowiem byli niekiedy ciemnością. Aleście teraz światłością w panu, choćcież jako dziadki światłości. Psalm 27, werset 1, Psalm Dawidowy: Pan jest światłością moją i zbawieniem mojem. Kogóż się bać będę? Pan jest mocą żywota mego, kogóż się mam lękać? Psalm 36, werset 10: Albowiem u ciebie jest źródło żywota. A w światłości Twojej oglądamy światłość. Ewangelia Jana rozdział pierwszy werset dziewiąty, ten Ci był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka, przychodzącego na świat. Rozdział ósmy werset dwunasty, za się im rzekł Jezus, mówiąc, jam jest światłość świata, kto mnie naśladuje, nie będzie chodził w ciemności. Ale będzie miał światłość żywota. Rozdział 12, werset 46 Ja światłość przyszedłem na świat, aby żaden, kto wierzy w mnie, w ciemnościach nie został. Drugi Koryntów rozdział 4, werset 6 Ponieważ Bóg, który rzekł, aby się z ciemności światłość rozświeciła, ten się rozświecił w sercach naszych ku rozświeceniu. W nas, znajomości i chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Pierwszy Tesaloniczan rozdział 5, werset 5. Wszyscy Wy jesteście synowie światłości i synowie dnia, nie jesteśmy synowie nocy ani ciemności. Pierwszy Jana rozdział 2, werset 10. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i zgorszenia w nim nie masz. Pieśni. Dwieście siedemdziesiąt pięć, trzysta piętnaście, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści dwa, siedemdziesiąt dwa, sto pięćdziesiąt pięć, dwieście trzydzieści. Wiersze brzasku. Sto pięćdziesiąt cztery. Maleńkie światło. Lektura uzupełniająca w strażnicy. Reprint numer pięć Pytania jakimi były moje doświadczenia w tym tygodniu związane z powyższym tekstem? Jakie były wyniki i lekcje? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.